Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Jak widzicie, znajduje się w takim oto miejscu, znajduje się ono dokładnie tutaj, jeśli chodzi o mapę. Jest to wieczne więzienie burzowego wzgórza. Poznałem się tutaj, przeszedłem, bo się zainteresowałem, co tutaj jest, no i znalazłem takie coś. Nie wiem, co się tutaj finalnie stanie, ani z czym się nim zawalczyć, bo zakładam, że pewnie będziemy z czymś walczyć, no ale zobaczymy. Tutaj też odkryłem taką pieczarę, nie eksplorowałem, znaczy tylko tak, przeeksplorowałem, ale bossa jeszcze nie zabiłem, bo czekałem z tym właśnie na was. Tam zgarnąłem jakąś rzecz, zaraz wam pokażę dokładnie, co to było. Coś tu jeszcze poza nagraniem zrobiłem. Tak, tutaj przeszedłem sobie na dół i odnalazłem tutaj taki oto most i za mostem kolejne miejsce łaski do płaczącego półwyspu w tym tutaj miejscu. I w sumie stwierdziłem, że chyba zajmiemy się tym, a dopiero później pójdziemy do zamku. Choć sam zamek też tak leciutko trochę przeeksplorowałem, no ale to tylko lekko. W sensie zabiję tego gościa, który tam był i zabieram mu klucz, to jest wszystko. Co zrobiłem? Ale uwaga, w ruinach przed bramą, gdzieś tak, gdzieś tutaj albo tutaj znalazłem zejście na dół. A co było tam? Uwaga, tam była... była tam... gdzie to jest? Była tam osełka, która pozwala na dodanie nowych sztuk bojowych i właściwości broni. Osełka z zaszyfrowaną inskrypcją wykonana tak, by przypominała ostrze niezwykłego noża. Pozwala na zaaplikowanie popiołu wojny w miejscach łaski, aby nadać orężowi sztuki bojowe, czyli umiejętności, i zmienić jego właściwości. Sztuki bojowe i właściwości są zależne od wykorzystywanych popiołów wojny. Jak jeszcze gdzieś z Urzędu Królewskiego znalazłem, ale autentycznie nie pamiętam gdzie. Chyba w podobnym miejscu, w którym znalazłem przedmiot, który jest używalny, który mam przy sobie, czyli ten. Odłamek światła gwiazd. Efemeryczne srebro, zmieniące się słabym błękitnym światłem. To pozostałość ulotnego błysku światła gwiazd. Użyj, aby stopniowo odzyskiwać punkty skupienia. Cenny przedmiot używany niegdyś w Wiecznym Mieście jako składnik mikstur odurzających. Okej, czyli rozumiem, to jest jednocześnie i składnik, i przedmiot użytkowy, czy tylko przedmiot użytkowy? Dobre pytanie. Dobra, czy ja zgarnę jakieś nowe składniki? Tak na szybko muszę sprawdzić. Ońsk i motyl, to wam już pokazywałem. Tak. Czy poza tym mam coś nowego? Tego co widzę, to nie. Dobra, dalej. Kamień kowalski 5 poziomu do plus 15. Nieźle, to jeszcze mamy chyba sprzed dwóch odcinków wstecz, zgarnę go z tej kopalni. Ponury kamień kowalski to chyba znalazłem na tym bagnie, bo też tam w tym bagnie trochę pobiegałem, ale to tylko po to, żeby pofarmić sobie ziomków. Kowalia to z wami znalazłem. Złote nasiono dosłownie zaraz obok tego miejsca łaski, tutaj jak tutaj biegłem, to jest takie pomniejsze drzewko właśnie, gdzie mogę zgarnąć właśnie takie nasiono. Ale w sumie nie pokazałem wam chyba ani razu opisu, więc na drewno teraz. Złote nasiono znalezione u podstawy iluzorycznego drzewa. Zwiększa liczbę użyć świętej butelki. Można użyć po początku miejsca łaski. Gdy roztrzaskano eldeński krąg, nasiona te spadły ze złotego drzewa i zostały rozsiane po różnych krainach, jakby samo życie wiedziało, że nadszedł jego koniec. No ciekawe. Dobra, tutaj właśnie ten klucz zgarnąłem od gościa, tylko nie wiem, dlaczego zgarnąłem ze skrzynki obok gościa, czy z samego typa, no ale jest. Stary zardzewiały żelazny klucz otwiera zamknięte drzwi w zamku burzowego całunu. Już więcej, dobra, ten zwój jeszcze. Zwój rodu królewskiego. Magiczny zwój karyjskiej rodziny królewskiej, zarządzającej Akademią Rei Lucarii. Można go przekazać uczonemu czarodziejowi, aby uzyskać dostęp do następujących czarów. Falanga błyskoostrza i karyjski siekacz. Okej, tego jeszcze nie przekazywałem, no bo też zakładam, że nie mam run, aby to kupić. Jak widzicie, podbiłem sobie też te statystyki. Konkretnie poszedłem w mistycyzm, żeby krwawienie biło mocniej, bo też jak szedłem do tamtej jaskini obok jeziorka, co dla mnie w ogóle jest strasznie dziwne, że tego nie odkryłem, jak szedłem tam na to jeziorko właśnie dwa odcinki temu, to sobie też kupiłem te dwa czary, to zaatakował mnie mroczny duch,
z którego też wytrzymuję fajną broń. Ale co jest ciekawsze, podczas tego ataku dołączył się inny duch sojuszniczy. Także ciekawe. Teraz tak, dwa czary. Błyskamienne gwiazdy. Czar błyskamienny odkryty w Akademii Reinukari. Wystrzeliwuje magiczne gwiazdy, którymi można kierować. Czar ten można stosować podczas ruchów, a po naładowaniu no, jego moc się zwiększy. Po naładowaniu, ciekawe. Czar kodeksu Olwinusa, który przyciąga czarodziei z Selii, miasta magii. I nawałnica kryształów. Jeden z kryształów z czarów błyskamiennych z Akademii Reinukari. Wystrzeliwuje salwę odłamków błyskamiennych kryształów. Ładowanie zwiększa siłę. Czar kadry kryształów, grupy czarodziejów badających mądrość kamieni, tajemnice tkwiące w słabych myślach kryształników. Okay. Zapalenie sobie kupiłem, ale nie mam to przypisane, ale nie jestem w stanie chyba tego jeszcze używać. Niestety. Czy znalazłem jakiś nowy popiół wojny? Chyba to znalazłem, burzowe stopnięcie, tego też nie pamiętam gdzie. No ale znalazłem, więc pokazuję. Burza Wystąpnięcie. Ten popiół wojny nadaje oranżowej właściwość wysokiej jakości i następującą umiejętność. Burza Wystąpnięcie. Jedna z umiejętności, które nadają kierunek nawałnicom burzowego całunu. Tupnij z całej siły wywołać krótkotrwałą burzę. Okej, okay. Jestem ciekaw w sumie jak to działa. To jest też coś, co myślałem, że wytestował, tylko właśnie dalej nie wiem, czy te popiły wojny są jednorazowe, czy nie. Bo jeśli są, no to ten, który mam teraz, wolałbym sobie jednak chyba... ten. Wolałbym go jednak nie anulować. Wiecie, to jest to. Ja nie jestem pewny, ale dopóki też tego sam nie sprawdzę, to nie będę miał pewności. Czy jeśli to teraz zamienię, to czy ja po prostu, wiecie, wymieniam i zabiorę jeden i wsadzam zamiast drugiego i ten drugi, który jest wyekwipowany, wraca do mnie. Czy może jednak, niestety, ale zostałby usunięty tak forever. No idea. Reduwiat. Sztylet, który wypadł mi właśnie z tego gościa, który mnie zaatakował. Ząbkowany sztylet o niecodziennym skrzywionym ostrzu, używany przez szlachetny sługi pana krwi. Ta broń rozdziera ciało i wywołuje potężne krwawienie. Na dowód swojej morderczej skuteczności jest ciągle pokryta krwią. I unikalna umiejętność. Krwawe ostrze Reduwi. Czy tam Reduwia. Zadaj cięcie tym nikczemnym sztyletem, by jego niewysychające krople krwi przemieniły się w latające ostrza, które wywołają krwawienia. Można je wystrzeliwać w krótkich odstępach czasu. Bardzo fajny jest ten sztylet. Jak będziemy szli bardziej pod krwawienie, no to będę musiał to wypróbować. Tylko właśnie, to jest to, jak chcę iść pod sztylety, no to muszę znaleźć jeszcze drugi sztylet, na którym mogę chociaż nałożyć, dać opcję, żeby nakładał krwawienie. No a jak nie będę go miał, no to trzeba będzie znaleźć coś innego. Po prostu mnie zaprzysiężonego to już z wami znalazłem. Wielki miecz wypędzonego rycerza. To wypadło właśnie z tego gościa, którego tam zabiłem w zamku. Tego, który mnie tak zaskoczki wziął. Pięknie wykonany wielki miecz, misternie ozdobiony starożytnym motywem. Otrzymywali go rycerze, którzy wskutek nieszczęścia lub jakiegoś występku musieli opuścić swe domy. Większość z nich wysyłano na pogranicze, gdzie zaczynali życie od nowa, mając do towarzystwa tylko własną rozpacz. No i tupnięcie z cięciem w górę to jest umiejętność. Przed chwilą zabiłem takiego wielkiego golema, nie? Który de facto wstał. Ja myślałem, że to jest po prostu martwy trup. On nagle wstał. Zaczął mnie atakować, także no. Intrygujące. No ale. No dałem się zrobić. Trochę zaskoczyć. Ale dobra. Wielka halabarda z czarnego kamienia wykonana przez dawno upadłą cywilizację. Używa jej strażnik golemów. To już raz, naprzód to jest znana na umiejętność. I stojąca pochodnia wypadła mi z jakiegoś, właśnie z któregoś typa w tym tej jaskini. Pochodnia zamocowana na długim kiju rozjaśnia ciemne obszary, ale nie można jej unieść na głowę. No także to jest takie wymapu. Używana przez żołnierzy na warcie i ataki podpalają wrogów. No i też ma szarżę naprzód. Kuszę chyba z wami, tak mi się wydaje, z odkryłem, ale w razie pokazuję. Gdzieś tam zgarnąłem kostur i wygląda on w taki sposób. Taki jest też opis. Dług mam od dłuższego czasu. To wygląda mój stan bełtów oraz strzał. To jest jedno robiłem. Na tarczę nałożyłem odbicie, ale o tym wam już chyba wspominałem. Obręcz arystokraty, no to mi tam gdzieś pozupadało. Parę tych rzeczy, jak zabijałem kolejnych frajerów. To nic dalej ciekawego. Tutaj obok jest taki malutki przejście na most, tam jest skrzynka, a w skrzynce był ten oto talizman dalekosiężnej strzały.
Talizman z wizerunkiem trzech strzał noszony przez myśliwych zwiększa skuteczność zasięgu łuku. Uwaga, skuteczny usuwamy i po prostu zwiększa zasięg łuków. Tutaj strzały pewnie po prostu lecą dalej. Na razie mam te dwa i te dwa mi na spokojnie wystarczają. Więc to będzie. Tutaj coś kupiłem. Nic do tego. No i to będzie chyba wszystko, tak mi się wydaje. No chyba tak. No jak widzicie, znalazłem sobie kolejny złoty rynek poziom 5. No i nazbierałem od cholery złotych runów poziomu pierwszego. No tak patrzę poza to, to jest chyba oczywiście to. Dobra. Trzeba też to skraftować. Co bym mógł? Ile mam kości? 16. W sumie takie trujące strzałki nie byłyby złe. Zostały mi akurat dwie kości, no to zróbmy sobie z tego bardzo. Płono. Tutaj kolejne kwiaty. Mogę to zrobić, możliwe, mogę to po prostu sprzedać. Tutaj to nie zostanie. Tutaj nie wiem, czy chcę robić tę suszoną wątrobę, nie? A, wątrobę bestii jeszcze, to jest nowa rzecz właśnie. Kurde, to zapomniałem. Składnik znaleziony przeze mnie dosłownie zaraz obok. Tutaj jest. Świeża wątroba bestii, soczysty owoc życia, znajdowany podczas polowania roślinożerców, suszona wątroba zwiększa negację obrażeń. Okej. Okay. No ale poza tym to już jest chyba praktycznie wszystko, tak myślę. Dobra, bo mamy tak, tutaj to jest do sprawdzenia, plus mamy tę jaskinię do ogarnięcia, więc... Okay. Wejdź do więzienia. Widziałem, że tutaj jest posążek Mariki, więc w razie W to się odrodzimy tutaj. I co my tu mamy? Chcesz tygla? No hello! Wow! Naprawdę, zajebiście mi idzie. No co za szmaciarz! Jestem unik, ale nie, pewnie. Prawie lepiej. Dobra, ale nie. Myślę, że na niego lepiej będzie puścić broń jednoręczną. Przy posążku Maliki poproszę. Dobra, wiecie co? Walić to. Wrócę tu później. Mam typa tutaj oznaczonego. Zakładam, że... Dobra, mam nadzieję, że to nie jest boss, którego mogę powtarzać w kółko, bo to by było naprawdę broken. Ale wrócimy tu później. Na razie tu przejdźmy się dwie czary. Gdzie w ogóle tutaj ponoć ma być merchant, który ma taki naprawdę zajebisty mieć dla mnie przedmiot. A propos na przykład walki na przykład z właśnie Morgotem. Z Margitem po raz kolejny. No, tu jestem, chodźcie. No i że gra mi się znamy. Policzyło. Okej. Okay. Może tu gdzieś jeszcze ktoś został. To bardzo w sobie możliwe. Ktoś tu jeszcze jest? Nie. A czekaj, nie... Czekaj, a może ja tutaj znalazłem właśnie tego zwoja. Tego serio nie pamiętam, gdzie go zdobyłem. No ale tutaj powinien być boss, nie? Zaoferuj przyjaźń. O! Przyjemnie spróbuj tego lub ciężkie pobicie. O, dobra, chciałem przeczytać wiadomość. Nie
niestety. Mam jakąś skrzynię. To a man's personal belongings, huh? You scheming little thief! The gods demand repentance! Cough up your coin! All of it! Patches? Co ty tu robisz, chłopie? Ja wiadomo, czego używa. Spalenia kwasu pewnie. Ej, kurde, to ja nie wiem, czy ja powinienem go używać za dużo tego krwawienia. Przecież ja go tym, kurde, zabiję, jak to dojdzie do końca. Wait, please! I surrender! White flag and all! Okej, razem teraz jak... Finally come round, have you? I knew you would. You're a man of reason. True and true. Dobra, no to gadaj, co tu robisz? Ah, well, what do you know? You're tarnished, like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. But an innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? No, z racji, że masz fajne rzeczy na sprzedaż zazwyczaj, plus jedną, którą naprawdę chcę na potem mieć, no wybacz. True man of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. And they're paying for my gruel. In exchange for my, well... Showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Okej, czy ja mam tutaj wrócić? Don't forget to pop back for another. I'll be ready. Dobra. Zakładam, że odpoczynek przy miejscu łaski, czy samo to przeładowanie powinno załatwić sprawę. No ale na wszelki wypadek... na wszelki wypadek jednak... Jeszcze odpocznę przy ognisku, czy tam przy miejscu łaski. Okej. Okay. Dobra, już nie muszę tego triggerować bardziej. Zobaczmy właśnie, co się... teraz zmieni. Zabokuje mnie? Dobre pytanie. Więcej pełty za free, lubię to. Więcej mechu, proszę. Ok, jest patches. O, kolejna skrzynia. Ciekawe, czy to kolejna pułapka. Przed tobą kłamca. Przed tobą pułapka. Może nie, no i tak skrzynkę otworzę, nie? No ale ciekawe, gdzie mnie to przeniesie. Skoro już jest ostrzeżenie, że to pułapka, no to pewnie jest. Well, nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium, where you won't need a refund, because everything's top notch. O, informacje o bandytach? Yeah, I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers, and good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying. But it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army, worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish.
It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a... nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Zobaczmy. Marynowana w złocie łapka ptaka zwiększa zdobywane runy za 600. Wachlarz sztyletów. To jest... tak, to jest broń. Rzuć we wrogów kilkoma nożami, by zadać obrażenia. Zestaw 5 połączonych noży do rzucenia. Ukryta broń ceniona przez zabójców ptaków drapieżnych. Cienkie noże rozsuwają się podczas rzutu, zadając obrażenia celowi. Każdy nóż zadaje mizerne obrażenia, ale duży zasięg sprawia, że broń nadaje się do powstrzymywania wrogów. Kajdany Margita. Skąpane w złotej magii. To jest chyba to właśnie, co chciałem zgarnąć. Kajdan używano do pętania przeklętych ludzi zwanych omenami, a ten egzemplarz został stworzony, by trzymać pewien omen w zupełnym odosobnieniu. Kajdany, choć słabe, zachowują ślady mocy, wystarczające, aby zatrzymać na ziemi uwięzionego niegdyś Margita. Przynajmniej na krótki czas. Naśladowca łaski. Zaklęcie wskazujące przewodnictwo łaski. Przejęte do stworzenia. To zaklęcie podobne do łaski przyciąga promienie wskazujące drogę, lecz w sposób kompletnie chaotyczny. Może być ostatnią deską ratunku dla zagubionych, albo służyć tym, którzy wierzą, że prymitywne przewodnictwo łaski prowadzi do ważniejszych spotkań. Okej. Okay. Na przykład. Sztylet do parowania. Okej. Okay. Przepisy misjonarza. O, a propos. Zapisamy kamień, a co do takiego? Ciekawe. Nie właśnie do naśladowca łaski. Do skraftowania. Klucz kamiennego miecza. No ale drogi w cholerę. Gnijący krwawy palec. Remedium wezwania. Wielka strzała. No, nie ma sensu ich teraz kupować, no bo nie jestem w stanie ich używać. Bełt do balisty. Wielki bełt do ręcznej balisty. Oddaję. Drewniana tarcza z motywem konia, okrągły z galo, który tam sobie bez umiejętności, a jak tam? No słabo tam spodziewuję. No i gałązka ofiarna, po śmierci znika zamiast runów. Pewnie warto to mieć na jakieś większe walki z bossami, jeśli chce się umrzeć tylko raz w takiej walce. Ale znając mnie, że... znając moje możliwości, to raczej... będę ginął częściej. Dobra, na pewno chcę tę książkę z przepisami zgarnąć i te kajdany. 5800. Czy ja jestem w stanie mieć tutaj 5800? Nawet tak o ze sprzedaży tutaj jakichś takich bibelotów. Okej. Okay. Tu mam co? 1600? O, okej, okay, dobra. Okej, okay. Z samych tyrun chyba powinno mi wystarczyć. No, spokojnie. Okej. Dobrze, że je sobie pozbierałem. Ciekawe, czy będę mógł te na przykład złote runy tworzyć, nie? W sensie, wiecie, będę miał takie swoje runy i będę chciał je właśnie przelać w taki run specjalny. Czy będę mógł to tak wykorzystać? To jest naprawdę intrygujące. Podamy na później. No i książka. Z przepisami. Okej. Okay. To opcja. Zobaczmy co... Zobaczmy za co mogę stworzyć tego naśladowcę. Odłamek ludzkiej kości i kwiat złotej listnicy. Tutaj ten znajdowany podczas polowań na tych, którzy żyją w śmierci. Okej. Okay. Dobra, mam stówkę jeszcze lekko ponad, więc jednego naśladowcę mogę kupić. Sobie wytestujemy. No i dobra, zobaczmy, czy to jest faktycznie pułapka. Oczywiście. Aha. I gdzie tym razem? Well, well, well. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance! Vengeance!
Serio? Czy to jest ta miejscówka, o której myślę? Oczywiście. Dobra. Gwizdamy stąd w takim razie. Ale w sumie, a propos, jak tutaj już jestem, to jeszcze przejdziemy tu, bo tu się pojawił jakiś, kurde, NPC. Blight Półwilk. O ile tak się czyta, ale chyba tak. Nie widzisz mnie. Kierun. Wyspieprzaj. Daj se siana, nie ma tu nikogo. Że lasu mgieł, ja muszę iść tutaj. Totalnie w przeciwnym kierunku. Dobra, jazda. Przynajmniej sobie niedźwiedź powinien tego czasu odpuścić. Uwaga, 50 widzów na sterówce. Ciekawe, nie? Jestem naprawdę ciekawy, ile z czasu z tego będzie wycięte na próby zabicia tego rycerza tygra w tym więzieniu. A to jest ta miejscówka! Ja znalazłem tak przypadkowo. Okej, tam było, że jak usłyszysz wyjście, to mam pstryknąć palcami. Ale czy ja chcę go przywołać przy tym niedźwiedziu? No nie jestem taki pewny. Znaczy może go pozwolić najpierw. Super. Wiecie co działam na mega na niego tego myśka? Jego rozmiar. Jak ja się przytrzymam blisko niego, to on jest w stanie tutaj nic nie zrobić. Au. A, zrobiłem unik, mimo tego dostałem damage. O, zdycha. W bestii, no i zostanę na flaszki. Dobra, gdzieś tu ma być nasz kolega Wink. No, nie widzę go. Ale ewidentnie go słyszę. Dobra, no to... strykamy. Okej, chyba niewiele to dało. Dobra. Chyba, że on tak jest ogólnie, że w tym miejscu po prostu się znajduje. Palce, spróbuj tego. O kurde! To jest skrzynka? Jak ją ominąłem wcześniej? Oni do walce. Weź tak zawyj jeszcze raz. Żebym się mógł lepiej namierzyć. Gdzieś tam. Gdzie konkretnie?
gdzieś w tym miejscu. O! O, co my tu mamy? Za kolejnym miśkiem. Pstrykam teraz. Hej! Jem pstrykam, a nie macham ręką. Jezus, tu się jak tu jest. Kurde, jak skąd się tu pojawił? Co, tak się zmaterializował nawet? O kurde, ej, myślałem to maska, ale nie, faktycznie. Pół człowiek, pół wilk. Wygląda jak ta bestia z Faru Mazuli. Dobra. Piję twoje zdrowie. Pogadamy. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Darrowell is not in need of a... Darrowell. Okej. Okay. Jest koczowniczy kupiec. Tutaj jest tata Selem. Z jakiegoś powodu nie mogę, kurde, z tego skorzystać, z TPK. Jak on teraz nagle zniknął, to by się trochę przeraził, nie powiem. Jaki Darrowell? Tutaj się gdzieś chowa. Co? Nie! Tego robić akurat nie chciałem. Trwają w śmierci, nie? Czy tutaj nie umarli? Chyba nic poza tym. Nie doliczyłem, że tutaj tego całego Darrowella znajdę. Się niestety wziąłem, pomyliłem. Teraz by się przydała jakaś gorliwość, nie? Jakieś właśnie intentacje. Gółka i idziemy dalej. O, żywica z korzenia, poproszę. Tego mam naprawdę mało, a to mi się przydaje właśnie do robienia tych nakładek na bronie. No. Tak, zagramy sobie czaszką, kurde, w nogę. Czemu by nie? Pierwszego. Kurde, nie wiem, gdzie może być ten cały Darrowell. Bo zakładam, że nie chodziło mu o tego misia, którego zabiłem, nie? Dobra, o dziwo, nie mogę dalej korzystać, kurde, z Fast Travela. No, jedyny NPC, jaki jest, no to właśnie to jest ten cały kupiec.
chyba o niego musi chodzić, nie? Jakby nie sądzę, że to jest jakakolwiek inna postać. Zakładam, że mu chodzi o NPC-a, a nie o jakiegoś... jakąś losową tą. Jakiegoś właśnie tego. Mrocznego ducha, który mnie zaatakować. Ah, hello. How nice of you to stop by again. Please. Okej, okay, jednak nie. No to nie wiem już. Gubię się. Kurde, za 1000 nakupować bełtów? Co, nie bym mógł nawet. Albo nie, kurde, ze strzały, bo tego mam mega mały. Kawał mięsa. Jeszcze ja mogę taki kawał wyciągnąć. No ale to jednak nie on. Jak sądziłem. Tutaj pomniejsze złote drzewo, no to mi akurat potrzebne. Właśnie mogę wykorzystywać fast travela. Jesteś w pułapce. Jak to w pułapce? W jakiej pułapce ja się niby znajduję? Jestem po prostu w lesie. Niczym więcej, niczym mniej. Dobra. Gdzie jest miejsce łaski? Jeszcze... jeszcze jest naprzeciwko mnie, więc... się udajmy w tym kierunku, tylko może na koniu. Już szybciej. Okay, meduza to nawet nie wiem, czy sama się zdematerializowała, czy po prostu... się jej czas skończył, ale nie ma jej. To jest istotne. Odpoczynek. Zobaczmy. 5500 potrzebuję na kolejny level. Popioły wojny. Dobra, tutaj nic nie mogę dać. Tutaj też nic. Czyli jak widać mogę już dać trochę więcej. Kurde, nie wiem no. Kniw. Dobra, spróbujmy tutaj. Mamy tak, mamy gorliwość, wysoką jakość. Teraz to zamieniam na różowe ostrze, tej wysokiej jakości. Nie, okej, okay, dobra. Okay. Czyli mogę tym swipeować, jak tylko będę chciał. Bo to akurat na plus. Czyli w sumie jak teraz ściągnę ten popiół wojny, który mam, no to wrócę sobie do tego... co miałem w katanie. Ej, to wiecie co? To bym sobie z chęcią do tego nawet wrócił. Bo, nie powiem, fajne jest to, że zadaje więcej obrażeń od krwawienia, znaczy więcej, że szybciej stakuje to krwawienie. No, ale niestety jednak wolałbym właśnie mieć to dobycie. To kurde... co jest standardowe albo krwawy, no ale niestety. Muszę cofnąć buffa, żeby wrócić do właśnie tej... umiejętności, którą miałem. Trudno. Na łuki nie mogę niczego nałożyć póki co. Na tarczę mam bite, podbicie nałożone. No i dobra. Ale tak do testu, jeszcze bym zobaczył, jak wygląda właśnie ten atak. Z tego tytułu wojny, tylko wiadomo, muszę wziąć to w łapy. Jeszcze tylko wsunę to. I zobaczmy. Ciekawie. Za 10 pierwszy strzał i kolejne chyba za 6. Wygląda fajnie. A zobaczmy jeszcze jak to bije. Dosyć blisko mamy tych takich pół ludzi, więc... jednego bym tak wyciągnął, zobaczył jak tego dziabnie. O, albo nawet nie, na ptaku nawet wystarczy. Okej, okay, dobra, ale wiadomo, to jest wiatr, czyli trzeba się dobrze ustawić, żeby się nie zniszczył pocisk.
Nie, no jest w stanie zabić ptaka. Śpiąc jajo. Przedmiot. Teraz nie jestem w pułapce. Ciekawe. Dobra, szybko zobaczmy te jajo. Znajdowane podczas polowań na sowy, jaja sowy, które nigdy się nie wyklują, cenione jako symbol wysublimowanej drzemki. Okej, czyli pewnie coś, co do tworzenia czegoś, co potrafi usypiać przeciwników. To już taka, jest taka implikacja, żeby to co było. Tutaj, gdzie byłem? Byłem tutaj. O, tutaj to było odkryte, odkryłem sobie przy okazji, wracając w to miejsce, odkryłem sobie kolejne miejsce własne. No jak widać, są cholernie blisko siebie. Ale co ciekawe, tutaj zaraz obok, jak poszedł dosłownie kawałek dalej, tak no mniej więcej, no tak mniej więcej w tym miejscu, zaczął mnie atakować, znaczy zaczął, pojawił mi się pasek bossa. Nie walczyłem z nim, bo raczej nie jestem w stanie z nim walczyć. No ale jest to intrygujące. To mnie kurde zastanawia, czy tutaj jest jakaś taka kolejna jaskinia? Bo to aż się prosi, żeby to była jakaś jaskinia. Jestem bardzo chętny to sprawdzić. Tylko, że właśnie, co by tu zrobić najpierw? Że wypadałoby w końcu przez ten znamek jednak się... W cudzysłowie, znaczy nie, nie w cudzysłowie, po prostu wypadałoby się przez niego przedrzeć, nie? Co mi kurde z tego, że mam go odblokowanego? Selatam, skoro w praktyce już zrobiłem wszystko, co chciałem, więc jedyne, co właśnie muszę zrobić, to dokończyć tylko ten zamek. Żeby odblokować dalszą lokację, która znajduje się właśnie za ni... Ej. Wait a minute. Ej, tu nie jest ten początek gry? Jak nic to jest to? No patrzcie. Stąd wychodziłem, tutaj szedłem do tego, tutaj przez bramę i tam mi ten postrzewany potomek wskoczył. Jak nic to jest początek gry? Kurde. Tam jest. Znaczy. Schowane? No to średnio jest to schowane. Więc ja bym teraz walnął gafę. Dobra, no tak. Chciałem tutaj wskoczyć koniem, no ale. Nie przywołam strugi, niestety. W ogóle serio? Torrent się tłumaczy jako struga? Czy nie, dobra, nie, dobra, no fajnie. Bo to jest torrent, to jest torrent. A nie torment, bo torment to już byłoby cierpienie. Cierpienie Nie, tak. Cierpienie. Nie tortura, cierpienie. Tylko takie cierpienie jakby... agonalne? To jest papiernie chyba? Bo synonim po prostu do suffering? Może? Dobra, bo kurde, rozgaduję się na jakieś niepotrzebne bzdety. Ode mnie w tym odcinku to będzie na tyle. W kolejnym będziemy dalej szli przez zamek. Być może uda się nam nawet przejść kawałek dalej. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o właśnie całość tego zamku. Nie, bo oczywiście wiadomo, teraz mogę się od razu do tych drzwi, które były zamknięte. Dalej się już nie muszę martwić. Ale wypadałoby coś tam jeszcze... dalej, za tymi drzwiami coś podziałać, a nie dać się zabić jakieś 3 sekundy później. Dobra, łapkę... W sumie trzeba chcę wykorzystywać, tak średnio. Dobra, ale tak, na pewno zanim się z wami jeszcze pożegnam, to szybkie porządki trzeba zrobić w skrzynce. Mianowicie... Wszystko to, co mi niepotrzebne, tak jak właśnie zaklęcia, których nie mogę wykorzystywać jeszcze, bo planuję się w takiego maga pobawić, ale jeszcze nie mogę wykorzystywać. Dobra, dobra, cięcie mogę na razie schować. Gorliwość to było co? Buff ataku, więc podziękuję. Pchnięcie też podziękuję. Tuknięcie z zamachem, szał albo rzut na ziemię. Dobra, te dwa mogę schować. Dużo wystąpnięcie może zostać. No i święte ostrze. Jeszcze możemy sobie też zostawić. Teraz miecze. Tutaj... Tak, to też chcę sprzedać. Czy może sprzedać. Czy tak, chcę sprzedać, bo mam już takie
dwa miecze, więc zwykły na sprzedaż. Tutaj podniszczony prosty miecz tylko do kolekcji. Do złotej stali brakuje mi wiary. Też pada. Dwa tasaki akurat myślę warto mieć. Chociaż... Znaczy nie, dobra, nie. Warto mieć dwa takie same typy broni, ale niekoniecznie dokładnie dwie te same broni. To się już tak inaczej... Dobra, nie, w sumie nie, czy to się inaczej skaluje? Też nawet nie jestem pewien. Dobra, nieważne. A kurde, o tym zapomniałem, że z tym rycerzem walczyłem. Z tym jak się nazywał? Strażnik drzewa, zdaje się, też z nim walczyłem. I chciałem wam to nagrać, no ale nie nagrałem. No ale pokonałem go, nie licząc tego jednego podejścia w drugim odcinku, to pokonałem go za chyba szóstym razem. Bo trochę, bo się właśnie nauczyłem w końcu, żeby nie blokować go, tylko po prostu trzymać się blisko niego. I to serio, to jest naprawdę dobra opcja. Trzymajcie po prostu blisko dupy konia. I wy uważajcie, żeby wam konie nie kopnął was w zęby. Ale poza tym, no to jak trzymacie się blisko tego gościa, no to bardzo łatwo się go unika. Próbowałem też tymi hakoszponami, kurde, powalczyć, no ale jakoś takich nie czuję niestety. W przeciwieństwie do na przykład tych odpowiednika z tej samej broni, jaką były szpony na przykład w Dark Souls 3, które praktycznie stały się jedną z moich ulubionych broni ever w całej grze właśnie, jeśli chodzi o Soulsy. Dobra, to też mogę schować na sprzedaż. A Reduvia na razie może zostać, ewentualnie będę zamieniał za właśnie Uchigatanę. O, w sumie nawet mógłbym teraz nawet wymienić. Przez to, że tu jest, że tu ma więcej krwawienia, no ale to jest to. Bo Reduvia ma właśnie to, że jeśli ja używam specjala, to mnie to kosztuje życie. I to jest ten drobny minus używania tej broni. Tutaj strzała w nadmiarze odstawiona. Tutaj wszystko ok. Teraz tutaj to. Hełm jest. No, jest taktyczkę lepszy, ale tylko pod względem właśnie fizycznych obrażeń. No plus jest oczywiście cięższy, więc pozostaje. Płócienny stroj, czyli to, co zdobyliśmy u Patchesa, też takie sobie, więc rzucamy. Dobra, zbroja akurat jest na sprzedaż. Rękawice już mam takie. Coś tu jeszcze ominąłem poza tym? Talizmany. Negacja ognistych. Na razie nie mam, ale myślę, to warto mieć. Strzały. No to mogę schować. To w sumie też mogę schować. Gąsko. Skąd mam gąską ofiarną? Okej, no idea. Dobra. Porządek jest, także... Dobra. Dobra, to całe te pożegnanie mam teraz w sumie wyciąłem, bo trochę szkoda marnować waszego czasu na tym odcinku, więc ode mnie to tyle. My widzimy się w następnym materiale, w którym to właśnie przejdziemy się przez, mam nadzieję, większą część tego zamku. Czyli tego? Nie! A, nie! Nie, 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 nie. Oj, nie, przepraszam bardzo, nie. W kolejnym odcinku pójdziemy tutaj, na właśnie płaczący półwysep, jak to się nazywa ta miejscówka. No bynajmniej to mi pokazuje właśnie ekran, jak tutaj wchodzę. No jest to właśnie płaczący półwysep. Teraz bym kurde się zajechał. Nie, 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 idziemy najpierw tutaj właśnie, a potem dopiero do zamku. Zwłaszcza, że z tego co widzę, mamy tak, mamy tutaj dwa trupy, trzy trupy i babkę, z którą zakładam można porozmawiać. Więc to tam udamy się w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!